Cześć, Patryk Sadowski z tej strony. W tym nagraniu pokażę Ci, jak ustawić mikrofon w OBS Studio i jego podstawowe filtry i w ogóle, żeby ten dźwięk się nagrywał. Także zostań ze mną na chwilę i pokażę Ci, jak to zrobić. Kamerkę sobie w tej chwili wyłączę. Tutaj. OK. I zamienię sobie mikrofon w inne położenie. Tak, abyś mnie po prostu lepiej słyszał. Jak widzisz, tutaj mikrofon zczytuje całe informacje, to co do niego mówię. I weźmy sobie w ustawienia. Mamy coś takiego, zaawansowane ustawienie dźwięku. W pierwszym momencie miałem problem, bo tutaj masz coś takiego. Możesz sobie włączyć monitorowanie i wyłączyć wyjście, czyli możesz sobie odsłuchać, jak twój mikrofon działa. To jest bardzo przydatne w momencie konfiguracji, ale żeby twój dźwięk się nagrywał razem z wideo, no to też musisz tutaj zaznaczyć sobie tym, że tak powiem, ptaszkiem symbolicznym. Dobrze, przejdźmy sobie do filtrów. Wchodząc w filtry, musimy dodać tutaj dwie podstawowe rzeczy, czyli całkowicie domyślne, czyli tłumienie hałasu i bramka szumów. To pozwala zniwelować takie elementy jak stukanie klawiatury bądź w stół. Teraz stuknę w stół. To może było słyszalne troszeczkę, ale zapewniam Cię, że jest ta różnica naprawdę zniewalająco wysoka, jeśli załączysz te filtry. Dobrze, jeśli chodzi o ustawienie wideo. Standardowo w ustawieniach, jeśli chodzi o ustawienie wideo, masz tutaj zakładkę wyjście. I tutaj masz coś takiego, jeśli chodzi o format nagrywania. W tym momencie nie mogę zrobić, bo to jest nagrywane, ale tutaj po prostu format nagrywania. Przełączasz w formie FLV. Zamieniasz sobie na MP4, masz tutaj te informacje, zatwierdzasz OK. I w zasadzie to wszystko. Tutaj jeszcze oczywiście poziomy suwaku, możesz sobie zredukować poziom dźwięku, czyli jak ja mówię, to muszę praktycznie mnie nie było słychać, także to sobie tym regulujesz. Drugim suwakiem jest urządzenie audio, czyli mianowicie te urządzenie, które u Ciebie funkcjonuje, jeśli chodzi o obraz z dźwięku, czyli odpalasz sobie muzykę w tle bądź streamujesz i wtedy ten dźwięk jest nagrywany. A jeśli chodzi o urządzenie audio, wejdźmy sobie jeszcze raz w ustawienia, jeśli chodzi o dźwięk. Po prostu ustawiasz sobie urządzenie domyślne, jeśli chodzi o audio, czyli głośniki bądź inny systemowy, że tak powiem, sterownik. Jeśli domyślnie ci nie odbiera te urządzenie, o które chodzi, jeśli posiadasz więcej mikrofonów, to wtedy mikrofony, tak jak widzisz, tutaj mam z kamerki, bądź z mikrofonu dołączonego osobno, to w ten sposób jest nagrywane. I w zasadzie już to wszystko. W przyszłości jeszcze pokażę może na innym mikrofonie. Na razie operuję na takim nowym, jeśli chodzi o mój kanał, to jest BYM1 firmy Boya. Całkiem fajnie się sprawuje, jeśli chodzi go, się trzyma blisko, że tak powiem, ust. A jeśli chodzi o inne, jak go słuchać w innych sytuacjach, to jak najbardziej będzie to widoczne na moich kolejnych wideo. Będziesz mógł sobie zobaczyć, jak to wygląda i jak to funkcjonuje. To tyle ode mnie. Pozdrawiam Cię ciepło. Cześć.